Polskie kluby w europejskich pucharach w tym sezonie radzą sobie zadziwiająco dobrze. I ja wiem, nie ma jeszcze co zapeszać, bo długa droga jeszcze przed fazami grupowymi danych europejskich pucharów. Ale Raków Częstochowa wygrał, Pogoń Szczecin wygrała, Lech Poznań wygrał, Legia zremisowała, ale darowanemu remisowi na wyjeździe nie zagląda się w zęby. Dlatego dzisiaj po raz kolejny chwycimy pada w rękę i sprawdzimy najbardziej legitnym, merytorycznym, możliwym testem, jak się tylko da. Mówię o tym jak coś. Dlatego dziś losowo dorzucimy do grup Ligi Mistrzów polskie kluby, które grają w europejskich pucharach i sprawdzimy, jakby sobie poradziły. Dokładnie tak, wiem, nie ma to totalnie żadnego sensu. Ale tak samo sensu nie miało symulowanie tych meczów i sezonów Rakowa Częstochowa, aż nie wygrają Ligi Mistrzów. Bo i tak nie wygrali. Zresztą mniejsza z tym, nie ma co się tłumaczyć, tylko po prostu przechodzimy do FIFA. Oczywiście FIFA zadania nie ułatwia i nie mogę dorzucić kilku klubów z Ekstraklasy, żeby się po prostu pobawić, więc chwila, moment. Muszę wywalić niektóre drużyny z Ekstraklasy do innych lig, które mogą mieć więcej drużyn w Lidze Mistrzów i wtedy teoretycznie wszystko powinno działać. Ale tylko teoretycznie. Dobra, jednak nie jest to takie proste. Stworzymy ręcznie cały turniej i nie powinno być już żadnego problemu. Tak oto prezentuje się nasza skomponowana Liga Mistrzów. Drodzy Państwo, są tutaj dorzucone wszystkie zespoły, 26 drużyn poza Cyrweną Zvezdą, której w FIFA nie ma, więc musiałem tutaj użyć jakiś substytut. W każdym razie mamy wszystkie 26 zespołów, które już ma pewne grę w fazie grupowej nadchodzącego sezonu Ligi Mistrzów, a pozostałe coś kombinowałem, więc prezentuje się to następująco. Manchester City, Real, Bayern, PSG, Atletico, Barcelona, Manchester United, Arsenal, Inter, Napoli, Milan, Borussia, RB Lipsk, Newcastle, Sevilla, Lazio, Real Sociedad, Benfica, Porto, Lons, Feyenoord, Union Berlin, Celtic Glasgow, AEK Ateny, Panathinaikos, Sparta Praga, Salzburg, Szachtar Donieck i teraz, drodzy Państwo, mamy 4 puste miejsca. I w te puste miejsca wskakuje oczywiście mistrz Polski, a w bonusie zabrał z sobą pozostałe drużyny. Lech, Raków, Pogoń i Legia. Ciekawe, czy kiedyś dożyjemy czasu, w którym mielibyśmy 4 zespoły. 4? W fazie grupowej Ligi Mistrzów, chociaż chciałbym dożyć czasu, w której to będziemy mieli jeden zespół. No dobrze, wszystko wydaje się być gotowe. Mam jedynie nadzieję, że nie zostaną rzucone te wszystkie 4 zespoły do jednej grupy. To by była absolutna katastrofa. Ale cóż, oddaję to w ręce FIFA. Kurwa, no nie, 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 wrzuciło mi wszystko do fazy pucharowej. Ja pierdolę, ja teraz muszę to od nowa wrzucać. Pojebie mnie zaraz. Pojebie mnie zaraz! Nie, dobra, ja się nie mogę denerwować przecież. A to jest moja wina, moja wina, moja wina, bo nie wybrałem sobie tutaj opcji Liga plus Puchar, tylko dałem sam Puchar. No Jezu Chryste, nie, no to jest jakaś paranoja! Kurwa, no nie, to już było tak dobrze, tak dobrze było. Oczywiście nie mogę sobie zaznaczyć danych drużyn z lig, jakie chcę dodać naraz, tylko muszę pojedynczo szukać każdego zespołu, zatwierdzać, dorzucać i od nowa powtarzać ten sam proces. Fajne, takie niezaintuicyjne. Okej, chyba się udało, jeszcze tylko drużyny z Ekstraklasy i mamy to. Nie wróży to najlepiej dla naszych zespołów, że są zdecydowanie najniżej, o co najmniej gwiazdkę, ocenione w porównaniu do tych lepszych, no nie mówiąc o najlepszych zespołach w Lidze Mistrzów. No dobrze, mimo wszystko mamy wybrane, wszystko teoretycznie teraz powinno zostać ustawione już poprawnie i mam nadzieję, że tak będzie. O! Mogę zmieniać grupy! I bardzo dobrze, bo wrzuciło mi wszystkie zespoły! Do jednej, ale jak nacisnę kwadrat, to uwaga, 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 robimy losowanie grup i mamy grupa A, Arsenal, Legia, Celtic, Manchester United, grupa D, Raków, Porto, Real Madrid, Salzburg, grupa E, Pogoń, a nie no, Pogoń nie może być z Lechem, to Lecha przerzucimy gdzie indziej, do grupy G. No i dobra. Ostatecznie mamy wszystko ustalone, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko przejść już do samego turnieju. Może i trochę była to droga przez mękę, ale teraz wygląda to sympatycznie. Chociaż tak jak mówiłem wcześniej, nie ma to absolutnie żadnej wartości merytorycznej, ale fajnie będzie sobie zrobić taką przedwczesną symulację, zapowiedź tejże Ligi Mistrzów. Legia gra na Old Trafford z Manchesterem United. I niestety, ale odnosi porażkę na inaugurację tego sezonu. O, fajnie, Raków z Realem Madryt, to takie łatwe się wylosowało. Ale grają na swoim terenie i niestety też przegrywają, ale
tylko 0 do 1. Pogoń chyba teoretycznie wylosowała najłatwiej, zagrając Lazio. Ooo, ale wynik zdecydowanie najgorszy. No to na koniec Lech Poznań. O, Lons! Lons? Czy Lons jest do ukłucia? Otóż nie. Więc niestety, ale przegrały wszystkie drużyny w pierwszej kolejce. Sytuacja nie wygląda za ciekawie, ale trzymamy kciuki za naszych reprezentantów, żeby jednak się odkuli z tego fatalnego rezultatu. No chociaż nie jest to łatwe zadanie. W sumie na papierze najłatwiejszą grupę ma Lech Poznań. Najtrudniej, no łatwa jest też stosunkowo grupa Pogoni. Najgorzej ma... albo Legia, albo Raków. I tak, wiem, w rzeczywistości nie mogłoby tak być jak tutaj, że Arsenal i Manchester United są w jednej grupie, ale... no umknęło mi to, przepraszam. W drugiej kolejce Legia na stadionie przy Łazienkowie. No nie, no halo, ale z Celticiem... z Celticiem to Legia powinna wygrać. Red Bull Salzburg kontra Raków Częstochowa. No, było blisko. Ale to nadal nie ma zwycięstwa. O, i to jest ciekawe, że ze stadionu Pogoni Szczecin jest bliżej do Berlina niż do Warszawy, więc tutaj powinna się nawiązać jakaś koneksja. Błagam. Jednak nie. Ostatni pojedynek drugiej kolejki i Lech Poznań po niesamowitej walce przegrywa z Newcastle. Zaczyna to trochę wyglądać jak challenge, czy polska drużyna wygra mecz w Lidze Mistrzów. Ale nie ukrywajmy, trochę się tego spodziewaliśmy. Trzecia kolejka, Arsenal podejmuje na Emirates Legię i... nic. Raków Częstochowa zmierzy się z FC Porto i... Jezu, myślałem, że wygrali. Pogoń Szczecin, Sparta, Praga. Ja naprawdę uważam, że Pogoń Szczecin na papierze ma najłatwiejszą grupę i wygrywa! Tak jest, mamy pierwsze zwycięstwo ekstraklasowego zespołu w Lidze Mistrzów. Pogoń Szczecin pokonuje na swoim terenie 3-2 Spartę Pragę. To niech kolejorz pójdzie za ciosem, no skromnie, ale co z tego, i tak porażka. Ale proszę nie regulować odbiorników. Mamy pierwsze 3 punkty zainkasowane przez ekstraklasowy zespół. Nie jest to niestety Legia Warszawa, nie jest to Raków Częstochowa, ale jest to Pogoń Szczecin, która znajduje się w grupie E i zaczyna to wyglądać, jakby Pogoń Szczecin tutaj, no przede wszystkim ma cały czas szansę na awans, ale może się będzie biła o Ligę Europy, czyli o to trzecie miejsce. No Lech Poznań nie ma farta. Mimo iż grupa na papierze powinna mu sprzyjać, no to szczęścia nie ma. Zaczynamy mecze rewanżowe i Legia na dobrą sprawę w każdej sytuacji ma się za co zrewanżować. I teraz u siebie... ajajaj, zaczęło się naprawdę nieźle. A skończyło jak zawsze. Estadio Santiago Bernabeu. Real Madrid kontra Raków Częstochowa. No Ivi Lopez. No, wiemy, że Ivi by tutaj sobie nie zagrał w rzeczywistości, ale honorowy gol dla Rakowa jest. Pogoń Szczecin udaje się na podróż do pięknych, malowniczych Włoch i... ej, Pogoń wygląda na razie najlepiej. No bo jako jedyna wygrała mecz, to naprawdę nie trudno wyglądać tak dobrze, ale teraz Lech Poznań będzie rywalizował z Lons i uwaga, jak to wszystko zostanie rozegrane. Zostało rozegrane źle. Po 4 kolejkach w grupie A wszystko się wyklarowało, zespoły z Ligi Angielskiej awansują, w grupie D Raków Częstochowa, no marne szanse na awans, Pogoń Szczecin nadal ma szansę, a Lech Poznań, no nie no, teoretycznie na papierze ma, ale będzie ciężko. Oczywiście na potencjalne trzecie miejsce, a nie tam awans do fazy pucharowej. Legia Warszawa inauguruje 5. kolejkę, zwycięstwo z Arsenalem na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej. Carlitos. On był potrzebny. Raków Częstochowa na Estadio Dragao. No, Zony Kittel też strzelił bramkę, ale nic z tego. Sparta i Pogoń biją się tutaj o awans teoretycznie pomiędzy sobą i Pogoń po raz kolejny wygrywa. Kapitalnie. No ale Lech Poznań niestety, o, mogli wygrać, ale remis. Tym samym po 5 kolejkach mamy sytuację wyklarowaną. Legia Warszawa przebudziła się ze snu zimowego i rzutem na taśmę może jeszcze awansować do Ligi Europy. Raków Częstochowa... niby by też mógł, grają teraz z Salzburgiem, ale musieliby chyba tutaj bardzo wysoko wygrać, żeby zająć trzecie miejsce. Pogoń Szczecin to jest w ogóle hit, bo oni biją się tutaj o awans do regularnej fazy pucharowej. I to jest naprawdę kapitalna wiadomość, tym bardziej, że ostatni mecz grają właśnie z Unionem Berlin, co widzicie nade mną. No ale Lech Poznań, no niestety... poszalał. A czy było warto szaleć, tak? Legia w bezpośredniej walce z Celticiem o awans, remis 2-2. Co to oznacza? To oznacza, że niestety Legia, ale definitywnie odpada z europejskich pucharów. Szkoda. Rzutem na taśmę Celtic ją wyprzedza. I to przez tą idiotyczną porażkę na swoim terenie z Celticiem. Raków Częstochowa, jeżeli teraz pokona Salzburg, to też teoretycznie ma szansę na Ligę Europy.
Czy tak się stanie? Nie, bo zremisował. Więc mistrz Polski, podobnie jak warszawska Legia, kończy swoją przygodę na czwartym miejscu w grupie. Ale grupę miał naprawdę trudną. No i teraz czas na tych, którzy nas zaskoczyli zdecydowanie najbardziej. Pogoń Szczecin. Lajtowo po 5 kolejkach na 3 miejscu z punktami przewagi nad Spartą Praga. Chociaż to wszystko może zakończyć się jeszcze absolutnie tragicznie. Jeżeli przegrają z Unionem, a Sparta Praga wygra, to Pogoń też może zakończyć tutaj na miejscu 4. Ale może skończyć też i na miejscu 2. Pozostaje nam tylko przesymulować i przekonać się i Pogoń wygrywa z Unionem Berlin! Waldwist i Almqvist! 2-1! Nieprawdopodobne! Czyli mają awans! Ja jestem z Pogoni naprawdę giga dumny. Zaczęli od 2 porażek, a potem spokojnie, najpierw rozwalona Sparta Praga, wyrównany mecz z Lazio, po raz kolejny pokonana Sparta Praga, wyrównany mecz z Unionem Berlin, ważne zwycięstwo, moi drodzy, Pogoń Szczecin, 3 zwycięstwa, 3 porażki, 9 punktów, awansują do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Ale jeszcze zanim ta faza pucharowa, no to trzeba leżącego dokopać, chociaż kopiącego się nie leży, czyli Lech Poznań. Ojejku. A halo, Alan Soumaxman już nie będzie tam grał, więc się nie liczy. Bilans zysków i strat wygląda następująco. Odpada Legia, Raków, Lech. Przeszła Pogoń Szczecin. Portowcy, macie swoją chwilę glorii i chwały w sekcji komentarzy. Zapraszam. Możecie napisać... Kabaczek. O, fajnie, zajebiście. No to tak nie za łatwo się wylosowało. Pogoń trafiła na Real Madryt. Świetnie. Obawiam się, że może i piękna to była przygoda i długo jej nie... Ej, no 3-1 to wcale nie jest zły wynik. To jest Santiago Bernabeu, tak? I Pogoń Szczecin... Mam brameczkę strzeloną. Kamil Grosicki, latający z opaską kapitańską na Santiago Bernabeu, celebrujący tam bramkę swojej drużyny. Ja bym chciał to zobaczyć. I mówię to serio, bez krzty ironii. Ale z takiego wyniku jeszcze można wrócić. No bo kto by się spodziewał? Czy Pogoń Szczecin jest w stanie wyeliminować Real Madryt? Nie jest, ale powtórzyła tamten rezultat. Tak więc Pogoń Szczecin jako jedyna z tych 4 zespołów awansowała do fazy pucharowej, ale tutaj niestety zgarnęła gonga na łeb od Realu. Ale niech pierwszy podniesie rękę, którego ulubiony zespół nie dostał gonga na łeb od Realu Madryt. Jeżeli już z nimi grali, więc tutaj kibice Puszczy Niepołomice, proszę mi nie cwaniakować. No dobra, fajnie było, spoko się zakończyło. Ja jestem naprawdę zaskoczony, że i tak jakiejś drużynie udało się do tego pucharu, w tym pucharze, w tej Champions League, awansować do fazy pucharowej. No tam już się skończyło jak się skończyło, ale jest jak jest. Czy po tym odcinku jesteśmy o coś mądrzejsi? Nie, ale w moim i waszym przypadku to nic nowego.